człowieku, to jesteś jakiś jebany, ty się boisz sportowca. Ja wiem, co to jest za człowiek, to nie jest człowiek, tylko kurwa. No. Jestem tego pewny nawet. Więc nawet mu ręki nie podam, bo ja z frajerem ręki nie podaję. Kamil, powiedz mi, tak z ręką na sercu, długo się zastanawiałeś nad tą ofertą, czy jak przyszła, to ją od razu klepnąłeś? Nie było co się zastanawiać. No, ja tak jak mówię, ja tam idę tylko i wyłącznie ze względu na pieniędzy. No, a z drugiej strony wiem o tym, że to może w taki sposób możemy rozpromować w boksie też, nie? No bo dzisiejszy świat polega na klikach, na lajkach i na takim tym, ja tego nie rozumiem. Ja jestem, tak jak mówię, sportowcem, ja lubię pracować w ciszy. Nie lubię wrzucać co chwilę jakichś zdjęć, cokolwiek, tak jak mówię. Ja wolę się skupić na ciężkiej pracy niż na wrzucanie co chwilę zdjęć. No jak widzę, jak ktoś wrzuca co chwilę zdjęcia, to sobie się kurwa, no to jak, to nie ma czasu na trening, to kiedy on ten trening robi? Okej, czyli tylko dla kasy i wyłącznie, i myślisz, że to jest taka jednorazowa przygoda, czy jakbyś wygrał i tak dalej, to... Raczej tak, no chyba, żebym przegrał, chociaż to nie wierzę, że przegram. Aha. Jakbym przegrał, no to mam wpisany rewanż, w K1, chociaż ja chciałem, tak jak mówię, ja chciałem od razu walczyć, no w stójce, w K1, czy w jakimś innym tym, ale na pewno nie, no w MMA. On się na nic innego nie zgodzi, on widzi jakieś tam szanse, tylko pewne ma. To jak chce, no to ja z chęcią, tak jak mówię, ja wyzwania lubię. Od dłuższego czasu nie mam żadnego wyzwania w boksie, jakiegoś poważnego, więc tu mam inne wyzwanie w jakiś sposób i to jest inna dyscyplina niż moja tak naprawdę. No ale ja, tak jak mówię, ja się myślę, że tam się szybko odejdę. Że ta fujara, ten fujer Ferrari, tak zwany Ferrari, nie wiem, jak on to się nazywa, zadzwonił do mnie, poprosił mnie, żebym mu wysłał swój numer. Dałem mu swój numer, wysłałem mu, zadzwonił do mnie. No i no po prostu zaczął płakać, że on nie lubi robić wagi w ogóle. No ale to ja mu powiedziałem, że okej. Okay. Ale po chwili sobie tak się siedzę, mówię, no i że on chce się bawić sportowca. No tak. To już zbija wagę. Ja zbijam 18 lat wagę i nikt mi nie mówi, że ty nie zbijasz. No on to jest no to jest fujara, no to jest, no popłakał się jak baba przez telefon i mówi, że on nie lubi zbijać wagi. No no człowieku, no to ja tak gdzieś tam w głowie miałem, chciałem powiedzieć, że człowieku, to ty jesteś jakiś ty się bawisz sportowca. Na 7-7 stanęło, dobrze, dobre mam informacje, czy? Na 7-7, tak, 7-7 sto. Okej, 7-7-100, dobra. A ty, dla ciebie to jest jak, bo na początku chyba miało być 8-2, nie? Tak, no ja powiem tego, ja mam wyjebane jego wagę, ja się zbiłem od dzieciaka, się biłem z kolegą, większy miał siebie. No właśnie. Więc no tak jak mówię, no ja nie mam, waga to tylko waga tak naprawdę. Pudzianowski bił się z Kalidowem i co mu waga dała? Nic mu nie dała waga. Dokładnie, i siła też nie. I siła również, no tak jak mówię, no tu jest, myślę, że to będzie mój spryt, a oprócz tego, no tak jak mówię, no ja też do dzisiaj robię szpagat, kopnąć też potrafię, więc chcę się bić, chcę się sprawdzić. Ty nigdy nie ukrywałeś, jesteś szczerym chłopakiem, że się w przeszłości na ulicy biłeś z dużo większymi od siebie, znacznie większymi? Ważyłem 50 kilo i się biłem z chłopem, który waży 90 kilo. I po walce ze mną, niby ja ją przegrałem, no bo odklepałem, ale nie wyszedł do rewanżu. W tym samym dniu chciałem z nim rewanż i nie wyszedł do mnie do rewanżu. Wybiłem mu 2 jedynki z przodu. Ja urosłem, tak jak mówię, no ja urosłem w siłę wtedy, pamiętam. Ja urosłem w siłę, no i tak jak mówię, piasek, bo biliśmy się na boisku, gdzie grało się w siatkę. Aha. Piasek mi leciał mi do ust i do oczu. No i nic nie widziałem, a że było też koledzy ze Śląska też byli tam, no bo to biłem się z kibicem Śląska, który jeździł na wszystkie ustawki, który no z takiej patologii, który naprawdę, no chłopak się na pewno mnie nie bał. Aha. No nie ukrywam to, że ogólnie wyszła ta sytuacja z tego, że no szarpał dziewczyna, a ja byłem kilka dni wcześniej, byłem na imprezie. Aha. No i mi się to nie spodobało i tam po prostu mu powiedziałem, że słuchaj, co ty babę bijesz? Aha. No i ogólnie coś tam zaczęło, ten on powiedział, że on się tam teraz nie będzie bił, bo jest pod wpływem. Aha. No to ja mówię, no to dawaj mi swój, dawaj numer pajacu. Jak cię mam napisać, pamiętam, to ja bym cię mógł
trzeba zapisać, zapisze cię dziewczynka. No i zapisałem go dziewczynka i dwa dni później do mnie zadzwonił, przyjechałem na boisko, no i się z nim biłem. Nie ukrywam, że idę, to wierzę w to, że to mi też pomoże, że będę dostanę jakąś walkę w boksie też, tak? Że no mi będzie łatwiej dostać walkę w boksie, no bo dzisiejszy świat polega na klikach, na lajkach. No, tak. No i idę tylko tam tak naprawdę, no, żeby zarobić, nie ukrywam, żeby zarobić, no i... I no i że prędzej czy później będzie mi łatwiej dostać walkę o tytuł. I czy ty jesteś gotowy w ogóle na to, co się jutro może wydarzyć? W sensie takim, jak będzie face to face i Ferrari cię uderzy, to ty oddajesz mu? To ja go tam od razu, to on już nie wyjedzie stamtąd, to po prostu. Jak cię ruszy, tak? Jak on będzie chciał mnie uderzyć, to nie wyjedzie stamtąd. Ja go po prostu, jakby mnie uderzył z partyzanta, jak on to potrafi. Jak, no on to potrafi, no to zwykły frajer. No tak. Więc jeżeli on coś takiego zrobi, no to tak jak mówię, ja tam będę też z Piotrkiem Wilczewskim, będę z nim, więc myślę, że trener by też zareagował, to nie mówię, k***olił. Więc no, bo no tak jak mówię, no ja jestem z chłopakiem, który, no tak jak mówię, no ma, no jest bardziej taki no sztywny, mam jakieś zasady, a tam nie ma żadnych zasad, tam jest jedno wielkie kurestwo. A jeżeli wiesz, by obrażał moją rodzinę albo coś, no to pewnie bym go, jakby trzeba było, to bym go tam nawet zachlastał, nie? No. Jakby obrażał moją rodzinę czy kogoś. Ja nie jestem osobą taką, która będzie obrażała jego czy jego rodzinę. Jedynie co to powiem, może no jest zwykłym frajerem, no bo jest zwykłym frajerem, to mi ludzie to piszą nawet. No. Jego znajomi, nieznajomi piszą na mnie, że to jest to jest frajer, że to jest ogólnie ten, żebym go zlał. Aha. Żeby będą mi kibicować, bo to nie jest, bo to jest, no, wykręcił kilka osób jakiś tam. No tak. Ja nie wnikam, to ja nie wyczytam, ja tego wiesz, nawet mi się nie chciał tego czytać. Ja wiem, co to jest za człowiek, to nie jest człowiek, tylko kurwa. No. I jestem tego pewny nawet. Więc nawet mu ręki nie podam, bo ja z frajerem ręki nie podaję, nie?